Krótka ucieka. Proszę bardzo, rozpoczynamy. Przed każdym treningiem należy przeprowadzić solidną rozgrzewkę, to znaczy przygotować organizm do wysiłku. Rozgrzewkę prawie zawsze rozpoczynamy od luźnego biegu. Można do tego celu wykorzystać gry i zabawy, na przykład berka. Czas takiej zabawy biegowej, ożywiającej, nie powinien być dłuższy niż 5 minut. Następnie przechodzimy w rozgrzewce do innych ćwiczeń, które przedstawione zostaną w dalszej części filmu. Zanim zaczniemy prawdziwe walki na macie według przepisów zapaśniczych, będziemy stosowali w treningu sportowym inne walki, prostsze. Walki te, a właściwie ćwiczenia, gry i zabawy z mocowaniem, przygotowują do prawdziwych zapasów. Najłatwiejszą formą ćwiczeń z mocowaniem są przeciągania, następnie przepychania, powalenia, walki zadaniowe. Przeciągania z uchwytu za ramiona lub za jedno ramię w ustawieniu bokiem do siebie. Przy tym ćwiczeniu należy zwrócić uwagę, by nie rozrywać uchwytu. Puszczenie rąk może grozić upadkiem. Obrócimy do tego uchwyt za ramiona i rozpoczynamy przeciąganie. To ćwiczenie, przeciąganie z wyrywaniem, jest bardzo atrakcyjne. Można je wykonywać w stójce i w parterze. Walka o króla maty jest często stosowaną zabawą. Przy wykonywaniu jej musimy szczególnie zwrócić uwagę na bezpieczeństwo ćwiczących. Młodszym zawodnikom zadajemy tylko przepychanie. Starszym i sprawniejszym można dodać wynoszenia. Gotowi. Przechodzi. Nie dajcie. Już przychodzi. Tak i was. Już przechodzi. Dobra. Już zaczynamy.
Zabawa ta może być wieloosobowa lub w parach. Zabawy i gry z mocowaniem sprzyjają przede wszystkim kształtowaniu siły, ale równocześnie i innych cech motorycznych, a szczególnie celowości rzutu. Przy prowadzeniu tego typu ćwiczeń bardzo ważny jest dobór ćwiczących. Z uwagi, iż w większości są to ćwiczenia dwójkowe, dobieramy uczestników pod względem wagi, wzrostu, siły, sprawności fizycznej oraz stażu treningowego. Nie stosując tych zasad, możemy nie osiągnąć zamierzonego celu. Zawsze musimy pamiętać o symetrii ćwiczeń. Zmiana ręki, zmiana nogi i tym podobne. Mocowanie należy ćwiczyć na każdym treningu, dozując odpowiednio wysiłek. Zabawy i gry można organizować na przykład od 6 do 8 powtórzeń po 10-20 sekund lub na punkty do 6 razy. Zawsze należy pamiętać o przerwach wypoczynkowych. Niektóre zabawy wymagają dużego wysiłku, inne są łatwiejsze. Przy prowadzeniu tej zabawy, w zależności od wieku i sprawności ćwiczących, stosujemy różne pozycje, od klęku dla najmłodszych, do pozycji stojącej dla starszych i sprawniejszych. W nauczaniu walki cygańskiej należy zwrócić uwagę na układanie głowy przy leżeniu przewrotnym.
I kto kogo atakuje? Walka cygańska. Proszę bardzo. Podejdź się. Kto i zmiana nogi? Szeroki rozkrok, siadę z środka, siadę z kosy. I kto teraz mocowanie, kto kogo powoduje, żeby dotknął barki do maku, prawda? W tej walce musi być zmiana kierunku mocowania za każdym razem. Stajemy i powracamy. Lekko pomocować się na jedną, drugą, drugą. Pokiwać się w jedną, drugą stronę i z powrotem. Oto łuk nogi, tak, ręce w bok, tutaj, o. Zabawy i gry z mocowaniem są bardzo atrakcyjną formą ćwiczeń, a ich reguły można dowolnie zmieniać, przez co są mało nużące. Na przykład proste ćwiczenia, jak przepychania, możemy łączyć z przeciąganiem lub z wyrywaniem, lub też stosować różnego rodzaju pozycje i uchwyty wyjściowe. Gotowi podaję sobie ręce, uchwyt, za barki, prawe nogi podkurczone i rozpoczynamy. Hop. Gotowi, blisko na nogach, blisko na nogach. Pamiętajmy, aby w czasie tej zabawy nie zderzyć się głowami. Blisko na noga, blisko na noga. Blisko na noga. Walki możemy prowadzić na macie zapaśniczej. Niektóre ćwiczenia nadają się do stosowania bez specjalnego podłoża, na przykład w sali gimnastycznej lub na murawie boiska. Musimy zawsze pamiętać, by nie zrobić w czasie zabawy krzywdy partnerowi lub sobie.